A teraz znowu dla rozgrzewki, żeby nie zapomnieć, że to jest festiwal na góralską nutę, wystąpi nas chyba jeden z najmocniejszych zespołów przy kole numer 34 Zakopane. Pań z prezesem Jerzkiem Bołakiem, który będzie bacznie pilnował, jak o tu się powiedzie. Zespół Herni. Pytamy na właśnie zespół Herni. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Poverdi, a pane Zakopane. To zabrává, dáte to. Jak vidíte, máme to tak v mocnom grupe, v Horelskom. Može Jindrek, tak už tradicíně, jak to bylo, představíme jí tuto pokory, aby všichni věděli, jak to se nazývají. Zasníme to pod... Sami się przedstawiam, dobre? Co sami, się nie ale spróbujemy my przecież może i Cicka zrobię. Janina Janik, Marek Bukowski, kierownik zespołu. Jasiu Bobak, kierownik zespołu. Od takiego chłopca maleńkiego tylko końcy na nas nie płaśni. Brawo, Jasiu. Helena Skupień. Helena Skupień, nasza była królowa związku poznana. Danusia Leśnicka. Kazek Mucha. Danusia Szwajdor. Józek Wróbel. Rzeczywiście Wróbel, bo się nosi jak Wróbel. Marysia Boba. I ten największy. Tasek Mocko. Tasek Urwasz. Tasek Urwasz? No, Urwasz. O, przepraszam. Jan Staszek. Kuba Ustupski. Zwijacz. Gadałem, że się pomylę. Gosia Pańszczyk. Stasek Malinioł. Matej Murza Sihle. Teresa Bukowska. Bukowska. Ryszard Słodyczka Maśnio. Wojtek Strzelec. Andrzej Hrobok. Wojtek Strzelec. Hanusia Staszer koło niego, pomału tutaj. Jest Anna Pawlikowska jako Pawlikowska. I Marian Bryja. A muzykantów? I Ania Staszer. Ania Staszer do. Hej. Pewnie ci się zwidziała niedragiego rozmawiać, ale to nie. A teraz na prymo całym zespołowi gro Jasiek Ruzałowski. A basy widać Jędrzko i mu pewnie na brzuch no. Jędrek stali. I sekunduje Andrzej Mąka i Józek Wachleda. Jest to robota, nie myślicie, że tak o zaś łatwo, bo trzeba i próbę zrobić. Trzeba pogodzić robotę, trzeba pogodzić zajęcia. No, widzicie, że Zyćka młodzi, czas na kochanie też musi być, bo my z Jędrzkiem więcej czasu mamy. Znaczy nie na kochanie, no na robotę. Kochanie od razu. Kochanie to nam minę. No. A teraz Jędrek, bo ze Zyćki go obdarujemy tymi nasymi znackami. A dla publiczności zaraz zapowiadamy, że zaraz za nimi teraz wystąpi znakomity zespół Związku Narodowego Polskiego. Jaki ten Jędrek? Zespół Rzeszowiacy. Chciałbym tu od razu przedstawić w ogóle kierownictwo. Kierownika artystyczny Magdalena Sola. Wiecie, z Magdą Sola to się znamy długie roki, bo jej matka prowadziła zespół Bryant Knightsów. Magda urodzona w Warszawie, matka to z Warszawy pochodziła, ale babcia tak była zamiłowana w folklorze podhalańskim, że Bryant Knightsów założyła zespół. Magda, przebywając tu na terenie amerykańskim, poszła widocznie w ślady babki i jest kierownikiem artystycznym zespołu Rzeszowiacy. Kierownik administracyjny Regina Oryszczuk, instruktor Mieczysław Wojdyła. Zaprezentują nam suite Borali Beskidzki. I jeśli się wam to będzie podobało, zespół posiada swoje taśmy nagrania z różnymi przyśpiewkami, i góralskimi, i beskidzkimi. Później te fajne dziewczęta będą kosali, chodzili, chodziły. I to będzie chciał, proszę bardzo, można będzie kupić. Dobry Jędrek, a teraz jest teraz duże brawa do zespołu Herki i Buza Płoć za piękny występ. Oh,
Pozdravili sme trošku hrni a teraz povítalíme na samom Kocovsku gosti, ale to viete tak, goście dochodzili, przychodzili i ja tam pierwikańsi dzieci zobaczą naszą wiceprezeskę Związku Podolan w Północnej Ameryce, panią Janinę Dudę. Witamy serdecznie, kto kreskaj się między ludziami. Jest tam okrzył. Witajcie, kunom. Józek, jak jest se witos, wczoraj gościł u nas i dzisiaj gości w domu Kochala. Znany w Polsce i szanowany człowiek, wielokrotny olimpijczyk, uczestnik wielu mistrzostw świata. Słynny skok z Montrupy w czasie wojny, Stasek Marusowicz. Skojecham. Tańco Kaleczki. Jest Tańco Marusowicz. Tańco, pojdzie za mną. Wczoraj wtedy to był, pojdzie z dzisiaj, bo Jeśliczka wczoraj byli. Chcą was widzieć. Jak to nam Stasek Marusowicz wczoraj powiedział, zareprezentował Polskę. Był mistrzem Polski kilka razy. Był, jak się dogadał, w honorach i w laurach, ale nigdy nie zawodził tego, że je chłopem. I że je góral z Kodusa w nim zawsze zije. Jest taką małą informację, ale kto do Polski dzisiaj, albo jutro dzwonię, to niech słucham głosu Ameryki. Bo jest całość nagrywana i jutro lub pojutrze będzie już w Polsce puszczono w głosie Ameryki nasz festiwal. Wojtek Miniż właśnie nagrywał, jest tu z tyłu. Tu jest schowane za to pismo. Także jakby to dzwonił, to niech tam powie, niech słuchają swój. I witamy na nas, jak właśnie Stańca Umarco. Teraz to muzyka zeszła, ale witaj jeszcze raz Stańca. Cześć kącie, a znajdą ci. Takie oczy, no to chyba spodek ginie, chyba z jewą tu, jak ten łożeł, który latuje na dół, prawda? No i patrzmy, a wybiera to, co najlepsze. Drodzy kochani rodacy, serdecznie dziękuję, wczoraj powiedziałem to, co ja myślę. Za tak wspaniałe imprezy, jakie robicie, chciałbym, żeby z Okopanem przynajmniej dwa razy do roku taką była, jak w Moskwie. Wy nie zapomnijcie. Strasznie pięknie to robicie, a bardzo dobrze, bo nie sami, jeszcze innych pytaczy. I te występy, które tutaj były, no to tak powiedziecie, co to mnie zatykało. Tak pięknie tańczyli tutaj, no ale i góroli się nie da. Jest pięknie, tych swoich i zwierzący. Drodzy, już pozostaje mi jedno, już niedługo będę odjeżdżał. Życzę wam, abyście dalej kontynuowali to Podhale, jak najlepiej reprezentowali. Tutaj jesteście na obczyźnie, tak mówią. Nie, ale tak powiem, dobrze wam. Nie zapominajcie, skądeście przyszli, albo wasi dziadkowie, czy pradziadkowie, od czasu do czasu. Przyjeżdżajcie, a my jak będziemy mogli, tak to będziemy witali. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. To dobra wam wam. Stanisława Marusowa, Bóg za podcast, że się tu do nas przyjdzie. I jak będziecie kiedyś, no w Chicago, to nie nawet się uda.